Tematem wiodącym numeru 25 tygodnika Piłka Nożna są Mistrzostwa Świata, które w ostatni czwartek rozpoczęły się w Rosji. Bogato ilustrowany reportaż z otwarcia turnieju oraz z meczu inauguracyjnego przedstawia nam Jaromir Kruk, który przebywa w Moskwie. Redaktor Kruk był także na spotkaniu Argentyna-Islandia i na własne oczy widział, jak Leo Messi nie wykorzystał rzutu karnego i być może w ten sposób oddalił swoją nadzieję na zdobycie upragnionego tytułu Mistrza Świata. Reportaż Pawła Gołaszewskiego i Konrada Witkowskiego z ostatniego tygodnia biało-czerwonych. Od meczu z Litwą na Stadionie Narodowym w Warszawie, przez podróż do Soczi, aż po treningi w bazie treningowej w Rosji. Przedstawiamy pierwszego rywala biało-czerwonych, czyli reprezentację Senegalu. Ja porównuję potencjał naszych Orłów i Lwów Tarangi, a Tomek Lipiński przedstawia dwóch interesujących i kontrowersyjnych Senegalczyków, Mbaye Nianga i Keita Baldé. Leszek Orłowski zastanawia się, jak zatrzymać naszego następnego przeciwnika, czyli reprezentację Kolumbii, mającą w składzie takie gwiazdy jak James Rodriguez i Radamel Falcao. Jerzy Chwałek rozmawia z kolei z dobrze znanym z naszych boisk kolumbijskim piłkarzem Manuelem Arboledą. Ciekawe wywiady z naszymi reprezentantami. Przemek Pawlak rozmawia z Kamilem Grosickim, a Paweł Gołaszewski z Dawidem Kownackim. Frapująca analiza Zbigniewa Muchy o tym, gdzie zaczynali przygodę z piłką nasi reprezentanci, którzy wystąpili na mundialach. Leszek Orłowski o ogromnym zamieszaniu w hiszpańskiej kadrze po zwolnieniu selekcjonera Juliana Lopeteguiego zaledwie dwa dni przed meczem z Portugalią. Tomasz Urban zajął się przypadkiem Marco Reusa, który w wieku 29 lat nareszcie poleciał na Mistrzostwa Świata. Udział w poprzednim turnieju uniemożliwiła mu kontuzja. Zresztą tak samo jak występ na Euro 2016. Ponadto Michał Czechowicz otwiera europejską giełdę transferową. Leszek Orłowski rozmawia z angielskim pisarzem Jonathanem Wilsonem, który tym razem napisał książkę o futbolu argentyńskim, zatytułowaną Aniołowie o brudnych twarzach. Życzymy przyjemnej lektury i przypominamy, że wciąż w kioskach jest numer 24 naszego tygodnika ze skarbem piłkarskim na mundial.